Karę 3,5 roku więzienia wymierzył w piątek Sąd Okręgowy w Katowicach byłemu członkowi plutonu specjalnego ZOMO Romanowi S., oskarżonemu o strzelanie do górników z kopalni Wujek. Od milicyjnych kul zginęło wtedy 9 protestujących górników. Pacyfikacja Wujka była największą tragedią stanu wojennego. Większość członków plutonu specjalnego ZOMO została już wcześniej prawomocnie osądzona. Roman S. miał osobny proces, ponieważ przez lata był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany w Chorwacji. Władze tego kraju wydały go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Prokurator IPN domagał się 10 lat więzienia, obrona chciała uniewinnienia. Sam oskarżony w ostatnim słowie powiedział, że nigdy w życiu nie wystrzelił żadnego pocisku w stronę człowieka ani nie strzelił w powietrze. Dwa miesiące trwało leczenie sapera Tadeusza Pęcka, który został ciężko ranny podczas wybuchu bomby w Kuźni Raciborskiej. Mężczyzna trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, gdzie był leczony na oddziale intensywnej terapii. Był w śpiączce przez kilkanaście dni i przeszedł też kilkanaście zabiegów ratujących życie. Dziś został wypisany do domu. Bardzo chętnie bym wrócił już do pracy. Dla mnie praca, to akurat, którą wykonuję, to są dla mnie szczęśliwe dni, więc etap, gdzie niestety doszło do pewnego zdarzenia nieszczęśliwego, w żaden sposób nie wpłynęło na mnie, na moje odczucia co do pracy, co do życia mojego. To jednak nie koniec leczenia 45-letniego sapera, który w zawodzie pracuje od 23 lat. Do stycznia będzie odpoczywał w domu. Później czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. Dopiero niecały miesiąc temu lekarze byli już niemal pewni, że uratują życie pacjenta. To był stan bezpośredniego zagrożenia życia. I tak prawdę mówiąc, nie bardzo wiedzieliśmy, jak się to zakończy, gdyż obrażenia były wielomiejscowe, o różnym stopniu nasilenia, wymagały bardzo agresywnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Do wybuchu bomby w Kuźni Raciborskiej doszło 8 października. Na miejscu zginęło 2 saperów, 3 zmarł w szpitalu, 3 zostało rannych. Związkowcy Solidarności domagają się gwarancji pracy i utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia w gliwickiej fabryce Opla. Chcą zawarcia porozumienia dotyczącego zasad przejęcia pracowników obecnego zakładu, gdzie wytwarzany jest Opel Astra, przez budowaną obok nową fabrykę samochodów dostawczych PSA. Są to wszystko informacje szczątkowe. Jeżeli prosimy o regulamin pracy, który tam obowiązuje w tej firmie, jeżeli mówimy i prosimy o regulamin wynagradzania, które obowiązuje w tamtej firmie, jest to owiane wszystko tajemnicą, nawet wzory umów, które obowiązują przy przejściu do tamtej firmy. Wszystko jest obwiane tajemnicą. Nikt nas nie informuje. Boją się, że zmienią się ich warunki pracy i płace, narzekają na coraz gorsze traktowanie w obecnym miejscu. Będziemy robić okres wakacyjny, przykładowo od maja do września, wszystkie soboty, a potem cały grudzień będziemy siedzieć w domu, bo wtedy jest najmniejsze zapotrzebowanie na produkcję. To jest nasza obawa. Tak jak w tej chwili to jest, się odbywa. Przedstawiciele Opel Manufacturing Poland zaprzeczają informacjom o narastającym konflikcie w zakładzie. Zapewniają również, że wszelkie prawa pracownicze są tutaj respektowane. Obecnie mamy 1400 pracowników i to jest ilość wystarczająca do produkcji Astry teraz. Przynajmniej 1400 będziemy mieli w nowej fabryce, czyli teoretycznie to gra wszystko, prawda? Tylko że przez najbliższe 2 lata produkcja Astry może trochę spaść. Jeżeli spadnie, to tych pracowników tyle nie będzie potrzeba teraz w tym zakładzie. W związku z czym mogą nie dotrwać do nowego zakładu. Nie mówimy o dużych cyfrach, mówimy maksimum 200 osób. W nowej fabryce samochody dostawcze mają być produkowane od 2021 roku. To przełom w polskim górnictwie. Kombajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner pracuje już w kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Taki system jest tańszy i pozwala na dużo szybsze drążenie wyrobiska. Koszt wykonania tej obudowy jest o połowę mniejszy niż koszt wykonania obudowy tradycyjnej. Mówię tu o materiale. Materiał jest o wiele tańszy, ponieważ tu mamy tylko siatki, kotwy, klej. Natomiast nie ma łuków obudowy, zamków, rozpór. To jest po pierwsze. Po drugie, możliwość ograniczenia ilości transportu. I po trzecie, bezpieczeństwo pracowników. Kombajn został wyprodukowany w USA. Pracę w kopalni Budryk zaczął w listopadzie. Wyrobisko, które ma wydrążyć, ma mieć niespełna 2 kilometry. Obecnie to faza projektu badawczo-rozwojowego, chociaż pracownicy obsługujący kombajn zdają się być do tego rozwiązania przekonani. Pracownicy się nawet mniej namęczą z noszeniem tej obudowy tradycjonalnej. Metr takiej obudowy waży ponad 35 kg.
a jest to 4-metrowa z 4 elementów. Trzeba to wszystko przynieść do przodka, skręcić, zamki, rozpinki, śruby, betony. Tu tylko, jak pani widziała, siatki, kotwy, wszystko maszyna nam dźwiga. Jest to szybsze i bezpieczniejsze dla nas. Bo chociaż zabudowa wygląda niepozornie, to jak przekonują zaangażowani w projekt, jest dużo trwalsza i bezpieczniejsza od tradycyjnej. Tu z tyłu są takie czujniki specjalne. To jest akurat jeden widoczny, ich jest dużo więcej. One sygnalizują nam, czy 1 mm górotworu siada, czy nie siada. W ten czas inżynierowie sprawdzają, czy kierownictwo zapada decyzja, dochodzi w ten czas dodatkowe kotwienia. Także na pewno to zda egzamin. I Australia, Kanada, Anglia, wszyscy na tym jadą. Są różne warunki. I moim zdaniem to jest rewelacja. Według założeń kombajn drążyć ma 15 metrów wyrobiska dziennie. Jego możliwości są większe, ale także uzależnione od warunków geologiczno-technologicznych, w których pracuje. Maszynę obsługują polscy górnicy, którzy wcześniej obsługiwali takie urządzenie w Czechach. Przedsięwzięcie pilotują także eksperci z Anglii, w której ta technologia używana jest od lat. W latach 80. wdrożyli tą technologię. Sprawdziła się u nich i wydłużyła życie kopalni. Dzięki temu, że jest to technologia tańsza, jeżeli chodzi o wyrobiska udostępniające, bezpieczniejsza i na pewno przyjemniejsza dla górników. Kombajn Bolter Miner został zakupiony przez JSW Innowacje w ramach projektu Samodzielna Obudowa Kotwowa, który jest częścią programu pod nazwą Inteligentna Kopalnia. Spółka w ramach testów planuje także wydobywać węgiel bez udziału ludzi przy użyciu kompletnie autonomicznego kompleksu ścianowego. Ja zakładam, że około 2025 roku taką technologię będziemy w stanie przetestować. Zanim to zrobimy, musimy bardzo mocno zintensyfikować, i to w tej chwili się dzieje, budowę infrastruktury tej światłowodowej, wodowej, kablowej i łącznościowej na dole. Bolter Miner, pracujący w kopalni Budryk, to pierwszy tego typu kombajn w polskim górnictwie. Rekordowy budżet Bytomia po raz pierwszy w tym roku przekroczy on 1 mld zł. Kilka dni temu budżet otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pamiętamy, że były lata, w których ta opinia była negatywna i różnego rodzaju problemy na koniec roku. Przygotowaliśmy się dobrze, przepracowaliśmy solidnie rok, stąd ta opinia, stąd też możliwość, jak wspomniałem, na przykład wypłacenia 500+ jeszcze przed świętami, o co zabiegali często rodzice dzieci. Miasto tnie wydatki tam, gdzie jest to możliwe. Szuka sponsorów wspierających miejskie imprezy i ogranicza etaty w gminnych jednostkach. Dzisiaj każdy budżet samorządu jest trudny. Niestety przekładają się na to decyzje również rządowe. Mamy mniejsze udziały w podatkach, ale też coraz większą lukę w subwencji oświatowej. Coraz więcej musimy dokładać. Rosną też ceny. Wiadomo, media, ale też płaca minimalna idzie do góry. To są wyzwania, przed którymi stoimy. Największe zainteresowanie wzbudza wśród mieszkańców budowa hali lodowiska przy ulicy Pułaskiego, która ma kosztować ponad 42 miliony. W sumie Bytom przeznaczy w przyszłym roku ponad 140 milionów złotych na inwestycje. Poziom w kwocie 147 milionów jest to poziom zakładany i projektowany na przyszły rok, najwyższy od co najmniej 2014 roku. Przy założeniu poprawności przeprowadzonych postępowań przetargowych, uzyskania dofinansowania, bo część tych inwestycji będzie przy współudziale środków unijnych i budżetu państwa, no to realizacja będzie na naprawdę satysfakcjonującym poziomie. Teraz nad przyszłorocznym budżetem mają pochylić się bytomscy radni. Kolejna nagroda dla telewizji TVS. W Bibliotece Śląskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkania wręczono wyróżnienia i odznaczenia. Pierścienie Patrioty oraz Pierścienie Niepodległości. To są wyjątkowe osoby, które przez dotychczasowe swoje działania w pionach ochrony informacji niejawnych naprawdę odniosły taki spektakularny sukces. Wśród nagrodzonych znalazła się dyrektor telewizji TVS Małgorzata Piechoczek, która odebrała Pierścień Niepodległości. Wcześniej uhonorowano ją Pierścieniem Patrioty. Bardzo dziękuję kapitule, bardzo dziękuję właśnie osobom, które doceniły starania, działania telewizji na rzecz dobra wspólnego, na rzecz rozwoju Polski, naszego regionu. Spotkanie zakończyło się koncertem świątecznym i wspólnym kolędowaniem.